Mecz Polska-Chorwacja zakończył się słodko, gorzkim wynikiem. To jednak Iga Świątek najbardziej rozczarowała kibiców, zebranych na stadionie PGE Narodowym. Od początku było wiadomo, że mecz Polska-Chorwacja nie będzie najłatwiejszy dla biało-czerwonych. Po meczu z Portugalią zgrupowanie opuściło dwóch zawodników, przeziębiony Sebastian Walukiewicz oraz Jakub Piotrowski, który doznał urazu, wykluczającego go z gry. Okazało się też, że w meczu z Chorwacją nie zagra Robert Lewandowski. Trener poinformował, że kapitan polskiej drużyny ma lekki uraz. Walukiewicza zastąpił Jakub Kiwior, a Lewandowskiego Karol Świderski. Jako ofensywny pomocnik grał Kacper Urbański. Lewandowski wszedł jednak na murawę pod koniec drugiej połowy. Obie drużyny zapewniły nam silne emocje, pierwszą bramkę już 5 minucie meczu strzelił Piotr Zieliński. Jednak już po chwili, od 19 do 24 minuty, Chorwaci wbili nam aż 3 gole. Honor reprezentacji Polski uratował Nikola Zalewski, strzelając gola w 45 minucie pierwszej połowy, a po nim Sebastian Szymański, w 68 minucie. Finalnie mecz zakończył się remisem 3:3. Kibice liczyli na dużą pociechę w czasie przerwy, niestety, tym razem zawiedli nie piłkarze, a Iga Świątek. Iga Świątek nigdy nie pchała się na ścianki oraz przed obiektywy mediów, ale ostatnio niemal całkowicie zniknęła. Powodów może być wiele, odpadnięcie w ćwierćfinale US Open na pewno było trudne do udźwignięcia. Na dodatek polska tenisistka zakończyła współpracę z wieloletnim trenerem Tomaszem Wiktorowskim. Nie wiadomo, czy znalazła już kogoś na jego miejsce. Swój ostatni mecz Iga zagrała 5 września, właśnie wtedy przegrała z Jessicą Pegulą w ćwierćfinale US Open. Kolejne rozgrywki zaplanowane są dopiero na początku listopada. W turnieju WTA Finals wszyscy liczyli, że dziś doda otuchy polskim kibicom oraz drużynie piłkarskiej na PGE Narodowym. Co wydarzyło się w przerwie meczu z Chorwacją? Na meczu Polski z Chorwacją w Lidze Narodów zaplanowano bardzo ważne, radosne wydarzenie. W przerwie meczu na murawie stadionu PGE Narodowego uhonorowano polskich medalistów Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Miało to być podziękowanie za ich ciężką pracę, ale też wyjątkowy prezent dla kibiców, którzy mieli nadzieję zobaczyć ulubieńców z innych dziedzin sportu. Oczywiście wiele osób miało nadzieję, że 15 października Iga pojawi się na stadionie. W końcu wywalczyła brąz na IO 2024 w Paryżu. Na igrzyskach pojawiła się zresztą na meczu polskich siatkarzy, by kibicować im podczas gry. Wiadomo było, że niektórzy sportowcy, jak Julia Szeremeta, Bartosz Kurek i Marcin Janusz, nie będą mogli się pojawić, bo mają inne zobowiązania sportowe. Świątek miała jednak na dziś zaplanowanego meczu, a nie pojawiła się na stadionie. Na razie trudno stwierdzić, jaka była tego przyczyna. Na szczęście na murawie pojawili się inni, wioślarze, Fabian Barański, Mateusz Biskup, Dominik Czaja, Mirosław Ziętarski, szpadzistki, Aleksandra Jarecka, Alicja Klasik, Renata Knapik, miazga, Martyna Swatowska, węglarczyk, Aleksandra Mirosław, Klaudia Zwolińska oraz część siatkarzy.